Drodzy, kochani, bardzo drodzy, zbliża się coś takiego jak Festiwal Życia w Kokotku od 3 do 9 lipca. Marcin, tak. Co masz wspólnego z tym festiwalem? Będę tam pierwszy raz, chociaż przymierzaliśmy się już do tego festiwalu. Serio? Trochę. Pierwszy raz? No, nie byłem tam jeszcze. Znaczy byłem w tym miejscu, nie byłem na festiwalu. Wiem, że to jest największy taki festiwal chrześcijański dla młodych, taki tygodniowy. No i co? Będzie tam, w ogóle się zdziwiłem, że tam tylu moich znajomych będzie i w tym roku. I będzie, tam zawsze jest Mimi Wydrzyńska, Tript będzie, widziałem na plakacie w tym roku, Tomek Samołyk. Co? Oj, Samołyk. Byś już zmądrzał. Ja będę jako, wiesz, jako no ale, fan. A ty jesteś fanem, no ale będziesz. Tak, będziesz. Ja będę brał udział w czymś takim jak bieg festiwalowicza. To jest taki, nie wiesz co to jest? Bieg festiwalowicza? No, że festiwalowicz biegnie. Tak, ale to nie jest taki bieg. Przez błoto pewnie tam jakieś. Wszystko, takie. Tam idziesz najpierw przez wodę, przez co tam, przez błoto, przez las i tak dalej. No. I to niby się takie wydaje, że takie głupie i tak, i tak dalej, ale to jest turbo dobre, bo ja widziałem, co im to ludziom z głową robi. Że to jest taka, ojciec Maniura często mówi, pozdrawiamy, tak. Coś takiego, że to jest taka miniaturka życia. Ten bieg, nie? Że to jest zmaganie się z samym sobą i w ogóle. No, więc ja będę jako fan, tak. Jako ambasador, bo ja kocham ten festiwal z całym serduszkiem swoim. No możesz powiedzieć, co tam jeszcze będzie. Marcin Zieliński. Dobra, tego, ale... Najbardziej z koncertów czekam na Zespół Śląsk i Jana Stokłosę. Tak, jak nie będzie jeszcze dwa TM3 chyba. Ale Jan Stokłosa, miałem z niej wywiad na kanale Niniwa, w ogóle tutaj chyba, sobie kliknijcie, tam jest wywiad, w którym on mówi o całym wydarzeniu, o całym koncercie, jaki tam jest koncept na to, wiecie, Śląsk, cały zespół. I Stokłosa, znacie na przykład pieśni współczesne. Z mojej strony na pewno to, co robi wielkie wrażenie, to to, ile tam jest młodych, ile tam się dzieje, że tam są i koncerty, i modlitwa, i takie doświadczenie, myślę, żywego kościoła, którego dzisiaj bardzo potrzebujemy, żeby wiedzieć, dlaczego wierzysz, nie? Żeby to nie było, a wierzę, bo mnie tak wychowali, tylko żeby miał doświadczenie żywego Boga, żywego kościoła i na pewno tam w Kokotku, jeśli jeszcze takiego doświadczenia ktoś nie ma, to może je dostać, a jeśli ktoś je ma, to je na pewno mocno utwierdzić. Aha, to jest w ogóle mega ważne, że do niedzieli, 11 chyba, są tańsze bilety, jest przedłużone przez na tydzień tańsze bilety na Festiwal Życia. Link macie w opisie pod filmem. Ja będę 6, z tego co dobrze pamiętam. Rano będę dzielił się... A co ty będziesz robił? Ja będę prowadził warsztaty breakdance'a. Nie, no będę dzielił się świadectwem i będę się modlił. To jest na głowie, jak ktoś nie tak. Jak widać, Tomek jest specjalistą, mogę już trochę sprawą. Nie, ale będę, no być. Ty obraziłem. Tomku! Zieliński obraził Samołyka! Proszę, proszę, proszę. I złośnie, i żeby pana zagryzły! Subskrybent zniknął. Także ja was zapraszam przynajmniej na mój dzień, na którym będę. Nie żartuję, przyjedźcie na cały tydzień, a my się zobaczymy po prostu 6 lipca. Tak, 6 lipca rano o 9 z tego co pamiętam. Koniec już! Wyłączaj! Już kończę! I będę się z wami dzielił świadectwem, będę się z wami modlił, bo to zostałem poproszony. No, a Tomek będzie nam... Korki skręcę zaraz! Także jak widzicie, z normalnym tu człowiekiem nie ma kontaktu. Coś się zadziało, patrz. Kończ to, kurwa! Cześć. Pa. Festiwal Życia. W Kokotku.